Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam bardzo serdecznie, dzisiaj na Case Hugu widzę. Zapraszam oczywiście do dołączenia do konkursu pięknego na Flip Knife'a za 1200 zł, tutaj nagrody dwie. Link oczywiście w przypiętym komentarzu i na skinsforfree.pl. Taka ładna kostka do wygrania. Wpłacasz 15 zł z kodem CROXY na Case Hugu i oczywiście masz szansę te dwa skiny wygrać. Od razu odbierzemy sobie daily, no bo setny level mam, to skrzynkę otworzyć też sobie mogę, codziennie za free i takie skiny za free mogę sobie oczywiście wyciągnąć. Również oczywiście grając na Case Hugu możemy sobie cashback zdobywać. Ja odebrałem swój wczoraj, więc nabijamy go od nowa i przechodzimy na batelkę. 5000, 6000 mamy, więc od takiej sumy sobie dzisiejszy odcinek zaczniemy. A ja ci przypomnę oczywiście o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście jesteś dzwony, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, na Discorda dołącz, no i użyj oczywiście kodu CROXY na Case Hugu, jak osobą pełnoletnią jesteś. Loguj się wtedy z linku zapisu, bądź klikasz oczywiście ten magiczny zielony guziczek w prawym górnym rogu i wpisujesz kodzik CROXY przez 2x. Zaraz ci pokażę dokładnie gdzie, najpierw niech ta batelka tutaj przeleci, bo wygrywamy, tak? Dwa print streamy, no zaczynamy sympatycznie, tak? Przypominam, że bitwa 1400 kosztowała, więc ta MK też, no nie jest to byle jaki skin, widzę w tej skrzyni, a najdroższy, no za 5 koła Butterfly Crimson Web, więc no też to nie jest byle jaka kosa, ostatnia skrzynia 5-7 dla nas, no i będzie łącznie te zile. No 2500, okej, okay, sympatycznie. No i oczywiście właśnie, ten zielony magiczny plusik, no i jakbyś chciał blikiem sobie załadować, no to wpisujesz kodzik CROXY przez WX, 10% więcej do każdej wpłaty, no i oczywiście skrzyneczka na start za free. Sprzedajemy to wszystko i idziemy na stronę główną i spróbujemy jakąś tutaj skrzyneczkę tak normalnie otworzyć. Niech to będzie, dajmy na to, skrzynia Nitra 2000 zł, no jest to nie lada gratka, tak? I zobaczmy, pierwsze otwarcie, niestety, ej, okej, dobra, ten kałach Jet Set, fajny profit nam daje, to otwórzmy jeszcze raz, Akihabara, no overall dalej jesteśmy na plus, to jeszcze jedno, no tutaj ten wulkan też minimalnie oddaje, no ale tutaj też dołki, to już w ogóle jest tragedia, więc odpuszczamy sobie tą skrzynkę, lecimy znowu z powrotem na batelkę, no i trzeba coś tu stworzyć, zakręcić ładnego, niech będzie powiedzmy skrzynia Tortuga, dwie sztuki, dwa razy Tommy Tomato, do tego tutaj ta za 600 i niech będzie tutaj na koniec Golden Dragon. Taka, wiesz, na domknięcie tej bitwy skrzyneczka taka, no dosyć zacna, bo za 2000 zł. Zobaczmy, jak ta bitwa nam pójdzie. Pierwsze skrzynie za 500 stówek niecałe, dwie, potem 360. O Jezu, dlaczego? No i to jest, no właśnie, to jest klasyk tego, jak wrzucam te skrzynki takie, no nie powiem, że tańsze, tak? No bo 500 to jest sporo, ale no taki klasyczek, tak? W moim wykonaniu tutaj wjechał na rejony. 154 moja MK. Zobaczmy, jak to skrzynia Tommy Tomato tutaj zakręci i zaserwuje. 5-7, 111. No te dwie skrzynki, no może w końcu na moją korzyść spadnie jakiś Ikarco albo jakiś inny drogi skin. 350 AWP-a. No jeszcze jedno, no może profit jakiś tutaj, no coś tam, teraz 640, no jest skrzynia za 2 koła, czy ona nas tu uratuje? No, uratuje, ona nas pędzi stary do grobu jeszcze. No powiem tak, no strata gigantyczna, 2500 zł, ile mi jeszcze tutaj zostało. Powiem tak, żeby spróbować wyjść jeszcze z tego filmu na plus, no muszę zaryzykować i zaryzykuję robiąc bitwę all-in na takie tańsze skrzynki, tak? Nie będę tutaj przesadzał, zróbmy taką bitewkę na po prostu dużą ilość skrzyń i żeby to były takie skrzyneczki różnorodne, tylko właśnie jaki jest mój budżet 2500, w sumie jedną crazy pizzę, no i to chyba musi być coś takiego, nie? 2000, no, możemy coś takiego puścić, no tylko właśnie, czy ryzykujemy 3 osoby? No szczerze bym zaryzykował i po prostu liczymy na to, że się uda po prostu, tak? Zobaczmy, leci skrzynia crazy pizza, jest AWP-ka Redline, 378 zł, ok, solidny tutaj początek z naszej strony. Dalej mamy co? Glock dla nas, M4A4 dla mojego przeciwnika. No ta M4-ka niestety 500 zł kosztuje. Zobaczmy, jak będzie dalej. Teraz skrzynki za 160 w sztukach dwóch. AWP-ka Man of War, no jest to profit w wysokości jakichś 6 zł, więc taki nie najlepszy. Jest Digielek 150.
dyszka na minus. Kingdom teraz leci. MKC, coś na to nie. Ej, czekaj, bo to jest MK za 600 zł. No to okej, jednak cofam, jednak bardzo fajny drop, tylko żeby te dwie nie były za 600. No taka skromna przebitka, stary, tutaj 600, te 40. No, taka delikatna. 127, AWP Hiperbestia, skrzynki teraz dwie za 180 lecą. No ta MK może być coś warta, 154, no i teraz Dr. Hug. Dwie skrzyneczki, nie ma nic ciekawego. Tutaj wygrywamy póki co tą bitwę, więc liczymy, że będzie tak do końca. Hiperbestia dla nas, 58 zł. No ale tutaj przewaga jeszcze dosyć spora, więc za... O nie! Czy to na... Nie! Ej, mamy to dalej chyba, co? I ostatnia skrzynia, za 300, proszę, żeby tu się... Nie, to jest koniec, przegraliśmy to!